Kamiński, kanał OnlyGames.pl. Witajcie w kolejnym vlogu. Jako że jakiś czas temu mogliście na moim kanale zobaczyć vlogi dotyczące Xbox Series X oraz Xbox Series S, no postanowiłem, że nagram również vlog dotyczący PlayStation 5, no bo w ostatnich dniach dowiedzieliśmy się wreszcie wielu konkretnych szczegółów. No poznaliśmy m.in. cenę samej konsoli na starcie, również w Polsce. Poznaliśmy ceny gier, akcesoriów, nową usługę, czyli PlayStation Plus Collection oraz no, listę potwierdzonych, powiedzmy, do tej pory tytułów na start. No i postanowiłem się do tego odnieść, no bo o ile w przypadku Xbox Series X narzekałem m.in. na to, że no nie za bardzo widzę powód, dla którego miałbym kupować tę konsolę na start, to znaczy nie za bardzo widzę tutaj ekskluzywy, które miałyby mnie do siebie przekonać, no to postanowiłem się odnieść do tego tematu również w przypadku PlayStation 5. No i zaczniemy może od samej ceny konsoli, no bo pokazano wreszcie oficjalny pułap, no i muszę powiedzieć, że chyba czas podziękować Microsoftowi za to, że włączył się po prostu w agresywną politykę cenową, bo jestem przekonany o tym, że Sony planowało wyższe ceny na start PlayStation 5, natomiast zdecydowano się ostatecznie na 2299 zł w przypadku tej podstawowej wersji PlayStation 5 z napędem płytowym, no i na 1849 w przypadku wersji Digital, także ta ostatnia oczywiście bez napędu, natomiast z pełnymi możliwościami PlayStation 5. Nie będzie to słabsza konsola jak w przypadku Xbox Series S, tylko po prostu pozbawiona napędu. No i myślę, że są to ceny, do których no, nie za bardzo można się przyczepić. To znaczy, jestem przekonany, że Sony właśnie planowało wyższe pułapy. Tutaj, gdyby nie Microsoft, no to zupełnie by mnie nie zdziwiły ceny w okolicach 2800-3000 na start nowej konsoli. Natomiast pułap typu 2200-2300, właśnie zarówno w przypadku Xbox Series X, jak i PlayStation 5, no myślę, że są to poziomy jak najbardziej przyzwoite. Trudno zresztą było spodziewać się, żeby tutaj wyglądało to na jeszcze niższe ceny. Nie oszukujmy się, mamy tutaj konsole właściwie nowej generacji, mamy systemy, które mają nam przesuwać w jakimś sensie jakość do przodu, więc oczekiwania na poziomie na przykład 1500 zł za Next Gena, no szczerze mówiąc, zupełnie czegoś takiego nie należało oczekiwać. Także moim zdaniem, pod względem cen, obie konsole no naprawdę ładnie wyglądają i PlayStation 5, myślę, że właśnie te 2300 zł za Next Gena, no to nie jest jakiś tutaj przerażający pułap i myślę, że pod tym względem można Sony pochwalić. Drugi temat to usługa PlayStation Plus Collection, bo o tej usłudze wcześniej nie wiedzieliśmy, natomiast na PlayStation Showcase, na takim specjalnym materiale, który był prezentowany w ubiegłym tygodniu, no dowiedzieliśmy się, że coś takiego Sony planuje, no i będzie to nic innego jak rozszerzenie PlayStation Plus o specjalną kolekcję gier, w które będzie można, oczywiście w cudzysłowie dużym, za darmo ograć na PlayStation 5, to znaczy będzie tam masa tytułów z PlayStation 4, takie tytuły, które tak naprawdę, no nie mówię, że były to same system sellery, ale w dużej części definiowały nam PlayStation 4. Nie będę Wam tutaj wymieniał pełnej listy tytułów, wskażę Wam je właśnie tutaj gdzieś albo w rogu, albo na materiale filmowym. Natomiast mi chodzi o to, że mnie ta usługa, szczerze mówiąc, ani ziębi, ani grzeje. To znaczy, ja mam te wszystkie tytuły w zdecydowanej większości już w pudełku na PlayStation 4, więc to nie jest usługa oczywiście dla mnie. Natomiast ci z Was, którzy pewnie posiadają abonament PlayStation Plus, wykupiony być może na rok z góry, albo nawet dłużej, to pewnie ucieszą się, że kupując PlayStation 5 będą mogli właśnie w cudzysłowie za darmo ograć gry z PlayStation 4. Oczywiście jest to usługa kierowana głównie dla nowych graczy, dla tych, którzy nie ogrywali gier z PlayStation 4, albo jeśli ogrywali, no to bardzo sporadycznie. No tutaj myślę, że to jest fajna rzecz, że będą mogli sobie bezproblemowo odpalić właśnie największe hity z PS4. Oczywiście wiele tutaj pozycji zabrakło, no bo nie oszukujmy się, no The Last of Us 2, czy też Ghost of Tsushima, tak jak te ostatnie mega hity ukazywały się, no oczywiście ich tutaj brakuje, bo nie jest to odpowiednik z Xbox Game Pass, gdzie dostajemy wszystkie nowe tytuły na start. Raczej właśnie kolekcja tytułów, które być może ktoś pominął kiedyś tam w ostatnich latach na PlayStation 4, a sobie chciałby je ograć na PlayStation 5. Sony po raz kolejny potwierdziło, że na PlayStation 5 będzie można ograć prawie wszystkie tytuły z PS4, to znaczy mówi się o 99% wstecznej kompatybilności z tą konsolą. Oczywiście pewnie niektóre tytuły nie będą na nie chodziły, natomiast będą to zapewne jakieś pozycje bardziej niszowe. No ja jestem przekonany, że zwłaszcza wszystkie ekskluzywy, ale też i wszystkie najważniejsze tytuły od deweloperów third party, no myślę, że bezproblemowo pójdą na
na PlayStation 5. No jeszcze kwestią otwartą jest to, czy będą one w jakimś stopniu usprawnione, bo cały czas gdzieś tam pokątnie mówi się o tym, że jakieś usprawnienia będą miały miejsce. Pytanie tylko, czy będzie dotyczyć to na przykład wyłącznie chociażby ekranów ładowania, które będą szybsze, czy też Sony pójdzie śladem Microsoftu i zaproponuje nam jakieś poważniejsze usprawnienia, wspierając właśnie tą poprzednią generację. No ja cały czas żałuję, że niestety PlayStation 5 nie obsłuży poprzednich jeszcze generacji, czyli PlayStation 3, 2 i 1. Natomiast pewnie Sony zdawało sobie sprawę z tego, że architektura tamtych konsol, zwłaszcza zresztą PlayStation 3, była na tyle skomplikowana, że wcale nie byłaby to tania zabawa, żeby zaoferować nam wsteczną kompatybilność. No a nie oszukujmy się, no pewnie większość graczy tak naprawdę oczekuje tych najnowszych produkcji. Także PS Plus Collection, no to fajna rzecz, natomiast dla mnie, mnie szczerze mówiąc, to nie grzeje, dlatego że większość tych pozycji mam już w pudełkach. Przejdźmy może do listy zapowiadanych tytułów na start. No i tutaj muszę powiedzieć, że mam niestety podobne odczucia jak w przypadku konsoli Microsoftu. Nie będę Was oszukiwał, że jestem specjalnie zajarany grami, które Sony nam tutaj oferuje na start swojej konsoli. Spider-Man Miles Morales to pewnie będzie bardzo fajna produkcja, natomiast no, nie oszukujmy się, to nie będzie tytuł sprzedający system. Gdyby to był być może Spider-Man 2, taki prawdziwy sequel, to może by można było rozważyć takie zdanie. Natomiast prawda jest taka, że Miles Morales to będzie coś na zasadzie odłamu w serii, coś na zasadzie Uncharted Zaginione Dziedzictwo, które było odłamem od Uncharted 4. No i sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy Uncharted Zaginione Dziedzictwo na PS4 to był tytuł, który przekonałby Was do zakupu konsoli? No pewnie nie, no Uncharted 4 być może tak. Uncharted Zaginione Dziedzictwo to była bardzo dobra produkcja, no wysoko oceniana również przeze mnie, natomiast no nie był to system seller. Podobnie zresztą patrzę na przygodę Sackboya, czyli tą platformówkę, którą ma nam zaoferować studio odpowiedzialne za Little Big Planet. No tutaj mam podobne odczucia, to znaczy ja szczerze mówiąc Little Big Planet zawsze szanowałem, natomiast no nie była to dla mnie platformówka idealna nigdy, to znaczy mechanicznie miałem tej grze bardzo wiele do zarzucenia. No zresztą nie dziwne, bo jeśli całą grę opieramy właściwie na modelu fizycznym, no to tak naprawdę koncentrujemy się głównie na pomysłach, na tym, żeby nam pokazać, w jaki sposób pewne patenty zaserwować, żeby to wyglądało fajnie, innowacyjnie, przekonująco. Natomiast pod względem samej mechaniki, pod względem poruszania się głównych bohaterów, no szczerze mówiąc nigdy za tą grą jakoś specjalnie nie przepadałem. To znaczy kończyłem wszystkie części, bawiłem się bardzo dobrze, natomiast do największych, najlepszych przedstawicieli gatunku, no Little Big Planet nigdy moim zdaniem nie przystawało. No i podobne niestety obawy mam w przypadku Sackboya. Oczywiście nie wiem, czy tak samo będzie, bo być może tutaj Sony nam zaproponuje zupełnie inny model fizyczny w tym tytule, natomiast prawda jest taka, że znowu, będzie to pewnie bardzo dobra produkcja, dobra lub bardzo dobra, natomiast nie będzie to znowu system seller. No podobnie oczywiście do remake remake Demon's Souls, który również zaprezentowano na PlayStation Showcase. No oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jest tutaj spora grupa fanów Demon's Souls, czy też serii Dark Souls, którzy rzucą się na ten tytuł. Natomiast prawda jest taka, że to znowu, remake to nie będzie tytuł sprzedający system. Także jeśli to mają być właściwie jedyne takie większe ekskluzywy na start PlayStation 5, no to nie będę ukrywał, że tutaj również jestem zawiedziony. Co prawda na PlayStation Showcase tutaj zaprezentowano nam, no trudno mówić, że grę nam zaprezentowano, właściwie logo God of War 2 czy też God of War Ragnarok. No fajnie, że ten tytuł został potwierdzony, że powstaje i tak dalej, natomiast nawet ta wspomniany termin przybliżonej premiery, czyli 2021 rok, no będę bardzo zdziwiony, jeśli uda się grę dowieść na koniec przyszłego roku, no ale niech Sony mnie zaskoczy. Natomiast prawda jest taka, że znowu to jest tytuł, to jest dopiero zajawka tak naprawdę. Nie pokazano nic, co kazałoby nam tutaj siedzieć jak na szpilkach. Zresztą ja szczerze mówiąc czekałem właśnie na jakąś niespodziankę, jeśli chodzi o tytuły premierowe, bo szczerze mówiąc nawet jeśli Ratcheta nie będzie, a muszę powiedzieć, że Ratchet z braku laku to właśnie ten tytuł szczerze mówiąc mnie jakoś tam mocniej interesował i być może on przekonałby mnie w jakimś sensie do zakupu PlayStation 5, no to jeśli nawet ten tytuł nie będzie na premierę konsoli, no to po raz kolejny, tak samo jak w przypadku Xbox Series X, jaki tytuł ma mnie przekonać do zakupu PlayStation 5 już na starcie? Szczerze mówiąc, do tej pory czegoś takiego nie widzę, no na pewno nie będą to tytuły od deweloperów third party, bo jeśli dany tytuł możemy ogrywać na każdej dostępnej platformie, no to nie oszukujmy się, ale no nie będzie to wersja sprzedająca daną konsolę. No i na koniec wisienka na
torcie, a raczej no, coś gorszego właściwie na torcie, mianowicie ceny next-genowych produkcji. Tutaj również dowiedzieliśmy się o cenach wielu next-genowych gier, no i niestety no, po raz kolejny muszę powiedzieć, że jestem negatywnie zaskoczony. Co prawda sam jakiś czas temu nagrywałem dla Was specjalny materiał, specjalnego vloga, w którym starałem się przewidzieć, jakie ceny mogą tutaj nam wyskoczyć na start w przypadku next-genowych produkcji, natomiast o ile zakładałem, że podwyżka na przykład do 299 zł na start, to nie będzie tutaj nic takiego super specjalnie nadzwyczajnego, no to już niektóre zapowiedzi no naprawdę negatywnie mnie zaskoczyły. 349 zł na premierę chociażby remake'u Demon's Souls, no coś tu jest moim zdaniem nie tak. Co prawda będą pojawiać się jeszcze pozycje za około 250 czy też 269 zł. Tutaj m.in. Spider-Man Miles Morales ma za taki pułap wystartować, chociaż znowu pamiętajmy o tym, że to jest jedynie odłam. Natomiast jeśli chcielibyście kupić Ultimate Edition, czyli edycję zawierającą zarówno Miles Morales, ale i pierwszą odsłonę Spider-Mana z PS4, no to tutaj również figuruje cena 349 zł. Nawet Sackboy, czyli ten kolejny tytuł ekskluzywny, no ma zadebiutować za około 319 zł. No są to bardzo wysokie ceny, muszę przyznać. No i nie jestem z tego powodu zadowolony. Na szczęście jeszcze wielu wydawców third party celuje w stary pułap, czyli 249 zł. Chociażby Ubisoft, przynajmniej póki co, celuje w taki pułap cenowy. Natomiast no niestety, ale myślę, że musimy przygotować się na dużo wyższe ceny gier na start. No i oczywiście wydawcy będą to sobie usprawiedliwiać, że koszty produkcji wzrosły. I oczywiście jest to fakt niezaprzeczalny. Natomiast z drugiej strony, no o ile największe wysokobudżetowe produkcje, tak jak Wam wspominałem w tym vlogu o ewentualnych podwyżkach cen gier next-genowych, że o ile wysokobudżetowe produkcje, no tutaj jeszcze w jakimś sensie byłby to pułap może uzasadniony, gdybyśmy dostawali, nie wiem, Grand Theft Auto 6 czy też nowego Wiedźmina, gdzie są to tytuły, nie wiem, na 50-100 godzin i nad ich opracowaniem, no naprawdę trzeba poświęcić masę czasu. Tak już niestety, ale remake'u Demon's Souls, no trudno mi sobie uzasadnić taką cenę na premierze, no ale oczywiście nie mam na to wielkiego wpływu i trzeba będzie ten fakt jakoś tam starać się zaakceptować. No ja myślę, że na pewno w takich cenach tego typu produkcji na premierach kupować zwyczajnie nie będę. No i to tyle ode mnie tym razem. No ja szczerze mówiąc po raz kolejny mam bardzo mieszane uczucia i muszę powiedzieć, że chyba jeszcze nigdy premiery nowych konsol nie wzbudzały we mnie tak mało hype'u. To znaczy nie jestem specjalnie podjarany tymi premierami i szczerze mówiąc na dzisiaj mam zdanie takie, że najprawdopodobniej nie kupię żadnego next gena na start, bo zwyczajnie nie widzę ku temu powodów. No tym bardziej, że jeszcze Sony ostatnio zapowiedziało, że wiele tytułów tych ekskluzywnych będzie się pojawiać jeszcze na PlayStation 4. No i mówimy tutaj właśnie znowu o Spider-Man Miles Morales, czy też chociażby Horizon 2, który również powstaje. No jeśli takie duże produkcje będzie można ogrywać je jeszcze na PlayStation 4 i później zaupgrade'ować je do PlayStation 5, no to znowu, jaki mam w tym momencie powód, żeby kupować PlayStation 5 już na start? Nie ma ani jednego tytułu, jak dla mnie, który jakoś zmuszałby mnie do zakupu nowej konsoli Sony. Dajcie znać oczywiście, co Wy myślicie na ten temat, czy Wy rzucicie się na start właśnie czy PlayStation 5, czy Xboxa Series X, czy też będziecie czekać po prostu na jakieś obniżki cen w przyszłości, czy też na właśnie na ujawnienie chociażby chorób wieku młodzieńczego, bo zawsze te pierwsze konsole z reguły miały jakieś tam usterki, czy też awarie, które wychodziły dopiero po czasie. Dajcie znać, co Wy myślicie. No ja szczerze mówiąc jestem dość negatywnie zaskoczony i zarówno jednym, jak i drugim obozem. PlayStation 5 również nic specjalnego jako ekskluzywy dla mnie nie ma do zaoferowania. No i oczywiście zapewne będą tacy, którzy będą się z takim stwierdzeniem kłócić, no bo Spider-Man Miles Morales to naprawdę będzie bardzo dobra produkcja. Natomiast tak jak Wam wspomniałem, dla mnie to nie jest po prostu system seller. To tyle ode mnie na dzisiaj. Dajcie znać, co Wy myślicie w komentarzach, a ja już niebawem dostarczę Wam kolejne materiały na moim kanale. Trzymajcie się!